Witam się z Wami, kochane, bardzo serdecznie. Dzisiaj zabieram Was na kolejną wycieczkę. Tym razem pojedziemy do sklepu Pedi, w którym wybiorę znowu najlepsze jakościowo i najfajniejsze włóczki, sznureczki. Zobaczymy, co tam też będą mieli w asortymencie, a następnie przeprowadzimy ich testy. Testy włóczek ze sklepu Action spotkały się z ogromnym Waszym zainteresowaniem, za co serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten film też przypadnie Wam do gustu. Jedziemy! Przede mną wszystkie włóczki i nie tylko włóczki, które postanowiłam zabrać ze sobą do domu. Starałam się znaleźć te i zabrać ze sobą te, które najlepsze składy mają pod kątem tego, żeby ten skład był jak najbardziej naturalny, więc zabrałam ze sobą wszystkie, które miały w składzie bawełnę albo naturalną wełnę. Oprócz tego wzięłam również takie ciekawe włóczki, które mimo tego, że to są włókna, że to nie są naturalne włókna, to my je znamy i my je lubimy, ponieważ z podobnych włóczek wykonujemy na przykład maskotki, więc tego typu włóczki również ze sobą zabrałam. A teraz, nie przedłużając, po kolei pokażę Wam, co ze sobą zabrałam, jaki to ma skład, w jakiej cenie udało mi się to kupić, a później pokażę Wam próbki. Pierwsze trzy maluszki, 50-gramowe motki pokażę Wam razem, chociaż każda z tych włóczek czy też sznureczków jest zupełnie czym innym. Pierwsza włóczka to jest kaskada. Kaskada w 50 gramach ma 125 metrów. Jeden motek kosztuje 10 zł, to nie jest duży motek, więc myślę, że cena jest dosyć wysoka. I tutaj mamy 100% bawełnę. Jest bardzo przyjemna w dotyku, delikatnie skręcona. To są, jest jakby jeden rdzeń tego skrętu. I za chwilę sobie zrobimy próbkę. Myślę, że na wszelkie siatki taka włóczka byłaby ok. No, ale zwracamy uwagę również na cenę. Komu to nie przeszkadza albo zależy na tym, żeby jak najszybciej mieć włóczkę, żeby po prostu pobiec do Tediego i włóczkę kupić i nie czekać na przesyłkę ze sklepów internetowych, no to taka opcja jest. Druga włóczka, melanż. Tutaj również mamy 50 gramów, 125 metrów, ale skład jest inny. To było w 100% bawełniane, a tutaj mamy 78% bawełny i 22% to jest poliakryl. I już w dotyku ta włóczka jest inna, ona ma delikatny meszek i o ile ta przypomina bardziej właśnie w dotyku taki sznurek jak na siatki, to już będzie typowa włóczka, 7 zł za motek, w tej chwili ja tyle zapłaciłam. Ostatni 50-gramowy moteczek to Summer Stripes. W jednym motku mamy 115 metrów i tutaj mamy 80% bawełny, 20% poliestru i to jest dosyć ciekawy sznurek, ponieważ on jest taki jakby pleciony. Ja Wam zrobię zbliżenie i pokażę Wam, jak wygląda taśma tego sznurka, włóczki, jak zwał, tak zwał. Również musimy zapłacić 10 zł za jeden motek. Z tego na pewno siatki bardzo fajne by wyszły. Zrobię zatem małe próbki tych trzech pierwszych motków i zaraz Wam pokażę z bliska, jak to się prezentuje. Mam przed sobą próbki wykonane z tych motków 50-gramowych, o których Wam mówiłam. W środku mamy kaskadię, która jest w 100% bawełniana, ma delikatny blask,
To nie jest taka matowa włóczka, tylko z takim blaskiem. Zrobiłam próbkę, tak jakbyśmy zaczynały robić jakąś siatkę. Bardzo przyjemna, bardzo naprawdę przepięknie wychodzi. Bardzo przyjemnie się z niej dzierga, ponieważ ma mocny skręt. Szydełko nie zahacza za nitki. Natomiast zwracam uwagę jeszcze raz, 50 gramów kosztuje 10 zł. Summer Stripes. Z racji tych dodatków kolorowych bardzo fajnie wychodzi, naprawdę urocza ta próbka jest, myślę, że również fajne siatki z tego by powstały, również kosztuje 10 zł. A tutaj mamy bawełnę z dodatkiem poliestru, poliakrylu. Tutaj mamy z poliestrem, tutaj mamy poliakryl, jest tańsza, kosztuje 7 zł, kolor jest przepiękny, jest dosyć sztywna, jak się ją robi, to jest dosyć sztywna, mimo że tutaj jest widoczny delikatny meszek, więc wydawało mi się, że ta będzie najbardziej miękka, a wcale tak nie jest. Wychodzi całkiem przyjemnie, myślę, że również mogę ją polecić. To nie jest gładki odcień, tylko taki właśnie delikatnie melanżowy, także te jak najbardziej uważam, że są najlepsze w składach, jeżeli chodzi o włóczki tego typu dostępne w Tedim. Było sporo innych włóczek, natomiast w znacznej większości były w 100% poliestrowe, ewentualnie akrylowe, ale raczej poliestrowe, więc no może niekoniecznie. Trzymajmy się jak najbardziej naturalnego składu. Kolejne moje dwa zakupy to są właśnie takie zakupy, powiedzmy, impulsowe. Czyli chcecie mieć t-shirt yarn, ale nie chce Wam się czekać albo nie możecie czekać, coś Wam pilnie jest potrzebne do udziergania, torebka czy coś w tym stylu, więc wzięłam Textile Garn, się nazywa, 200 gramów mamy i zaraz muszę znaleźć, jaka jest długość tego motka. No zabijcie mnie, ale naprawdę nie widzę, ile metrów będzie w tych 200 gramach, w związku z tym musimy się trzymać tego ciężaru motka. Za jeden taki motek trzeba zapłacić 10 zł. Można sobie tutaj już w tej chwili spojrzeć. Jest 90% bawełny, 10% domieszki poliestru. Z wyglądu, no to nie jest ta jakość premium, którą my znamy w tych t-shirt yarn premium, które są u nas obecnie bardzo popularne. Raczej z wyglądu tasiemka jakościowo przypomina przędze recyklingowe, które również są dostępne. No jest cena całkiem przyzwoita, więc zrobimy próbkę i wtedy podejmiemy decyzję, czy warto. A druga włóczka to będzie odpowiednik tych wszystkich misiowatych, Dolphin Baby i tak dalej, które możemy sobie kupić i które też są popularne na wszelkie maskotki, podusie, czy też kocyki. Skład mamy 100% poliester, czyli tutaj nic nowego, jeżeli chodzi o te właśnie takie puchate włóczki. 5 zł kosztuje jeden motek, mamy 53 metry i 50 gramów jeden motek waży, więc myślę, że cena jest ok. Również zrobimy próbkę, sprawdzimy, jak się zachowują te włókna, ponieważ w tańszych takich motkach jest bardzo trudno spruć nawet jedno oczko, bo te włókna nam się tutaj przesuwają. Ja sobie tutaj paznokciami sprawdzam i widzę, że no nie ma tego tutaj, żeby od razu się przerywała ta taśma tutaj tych puchatych oplotów i wychodził sznureczek ze środka, ale to jeszcze za chwileczkę zobaczymy. Zatem robię próbki i pokażę Wam efekt. Do przerobienia próbki z tego Textile Garn, czyli takiego jakby przędzy t-shirt yarn, ale raczej recyklingowej niż tej premium. Wykorzystałam szydełko w rozmiarze 6 mm. Całkiem przyjemnie się z tego dziergało. Zwracam uwagę na to, że ta przędza jest dosyć elastyczna. Tutaj mamy dodatek tego poliestru i to pewnie jest to włókno właśnie takie bardziej elastyczne. Na tej niewielkiej próbce mi się nie zdarzyło, żeby pasmo miało jakieś przewężenie albo miało supełek. Natomiast widać, że to jest ta przędza recyklingowa, ponieważ widać dziurki po rozpleceniu tutaj tej taśmy, widać dziurki, więc myślę, że coś w stylu przewężeń albo supełków w takim motku może się znaleźć, ale całkiem przyjemnie się z tego dzierga. Pasmo jest troszkę cieńsze niż te t-shirty, które znamy. Jak ktoś ma potrzebę na szybko coś kupić, to polecam. Pora na próbkę Soft Cloud, czyli włóczki pluszowej. Bardzo przyjemnie się z niej dzierga. Myślę, że wybrałam troszeczkę niefortunny kolor. Tutaj raczej na filmie tego nie widać, ale ja widzę na żywo, że ta włóczka wygląda po przerobieniu jakby była brudna, bo to jest taki wpadający w beż
odcień kremowy, no ale tutaj jakby nie o kolor chodzi. Jakościowo jest całkiem fajnie. Bardzo łatwo zaciągało się magiczne kółko, co przy tych pluszowych włóczkach jest bardzo ważne i rzadko się zdarza. Więc myślę, że pod tym kątem mogę polecić. A teraz jeszcze test prucia. Zobaczcie, jak łatwo się pruje. Spotkałam się z wieloma naprawdę włóczkami pluszowymi, które testu prucia nie przechodzą. Jest bardzo ciężko i pasma przedzielają się na pół, a tutaj nawet jak ja się postaram, to bardzo trudno jest to zrobić, żeby ten sznurek ze środka wyszedł. Więc myślę, że śmiało, jeżeli macie blisko do Teddy'ego, taką włóczkę na misia, na maskotkę można kupić. Dwa kolejne cukiereczki, które zabrałam ze sobą do domu, to są właśnie takie wyjątkowe, można powiedzieć, motki. To wzięłam, nawet nie leżało na półce z włóczkami, tylko na półce z elementami do szycia, z igłami, z zestawami igieł i nici. I to będzie taki kolorowy kordonek. Mam 50 gramów, 145 metrów. 10 zł kosztuje taki motek i to jest 100% bawełna, ponieważ bardzo mi się spodobały te przejścia kolorystyczne, że są gęsto rozłożone, jest dużo tych przejść, więc wyjdzie na pewno piękny melanż. No, zresztą zaraz zrobimy próbkę i zobaczymy. Na pewno taki kordonek na jakieś serwetki, w 100% bawełniane, na podkładki bawełniane, pod kubeczek. Będzie bardzo fajny, także to już chyba polecam. Chyba, że jakoś, nie wiem, będzie się ciężko robić, ale z tego co widzę, to pasmo jest bardzo fajne i bardzo przyjemne, typowe dla takich grubszych kordonków, więc na pewno wyjdzie fajnie. A drugie to jest Cozy Color i teraz, no w zasadzie wzięłam ten motek dlatego, bo naprawdę wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Ja osobiście żadnej angory nie lubię przerabiać, no ale chciałam Wam to pokazać. Mamy 225 metrów, 100 gramów waży jeden motek, zapłaciłam za niego 15 zł, no ale skład jest no nie za bardzo, ponieważ mamy 85% poliakryl i 15% poliester. Czyli nic tutaj naturalnego nie znajdziemy. Myślę, że jeżeli ten motek jest taki puchaty, to on raczej miałby być z przeznaczeniem na jakąś chustę, na jakiś fajny szalik. Raczej nie na elementy takie do wystroju wnętrz, tylko raczej na odzież, więc wtedy na pewno bardziej zwracamy uwagę na skład. No i tutaj skład nas rozczarowuje. O ile na przykład właśnie z jakichś poliakrylowych, poliestrowych sznurków takie elementy jak jakieś podkładki czy nawet torebki, no to okej. O tyle z takiego puchatego ala angora motka raczej wypadałoby zrobić typowo elementy odzieżowe. No więc wtedy myślę, że biorąc pod uwagę skład, nie będę tego polecała, ale zobaczymy, jak wygląda próbka. Pora na kolorowy kordonek. Bardzo przyjemnie się z niego dzierga. Ja wzięłam trochę za duże szydełko, bo już tak z rozpędu szydełkowałam szydełkiem w rozmiarze 3 mm. Myślę, że powinnam wziąć większe przy jakimś ażurowym ściegu, takim bardziej serwetkowym. Na pewno efekt będzie jeszcze fajniejszy. Jest dosyć sztywny. To jest pozytywne dla osób początkujących, ponieważ bardzo wygodnie się z niego dzierga, natomiast no, trzeba mieć tego świadomość. Tutaj mamy jednak w 100% naturalny, bawełniany skład. Te przejścia kolorystyczne są piękne. 10 zł kosztuje 145 metrów, więc myślę, że całkiem fajną serwetkę z tego można zrobić, także polecam z czystym sumieniem. Włóczka Cozy Color to na pewno nie będzie nic nawet zbliżonego do moich ulubionych włóczek. Szydełkowanie z niej to jest po prostu koszmar. Te włoski się zaczepiają o szydełko. Ona jest tak dziwnie zbudowana, bo to nie jest nawet jeden sznureczek z takimi dodatkowymi jakimiś nie akrylowymi, tylko takimi ala angorowymi włoskami, tylko tutaj są 3 albo 4 sznurki, które nie są ze sobą skręcone, więc wszystko się haczy. O, tutaj widać ostatnie oczko łańcuszka. No może efekt jest fajny, ale jest pełno zaciągnięć w środku, bo już byłam nerwowa podczas szydełkowania, więc z tego na pewno nic nie zrobię. Kto ma ochotę, można sobie kupić, natomiast mnie skład poliakryl plus poliester plus to, że bardzo ciężko się dzierga, nie przekonuje absolutnie. Kolejne dwa cukierki dopasowane najbardziej chyba kolorystycznie do moich upodobań.
to jest włóczka w 100% wełniana. Ona wygląda jak taki niedoprzęt, coś pomiędzy wełną czesankową, a już włóczką. Nazwa sugeruje, nie będę czytać, bo nie umiem niemieckiego, więc żebym nie przeczytała źle. Nazwa sugeruje, że można by to też używać do filcowania. 50 gramów mamy 28 metrów. 10 zł kosztuje motek. 10 zł za motek 50-gramowy to wydaje mi się dosyć dużo, no ale mamy w 100% wełnę. Na wełnianą, grubą opaskę na uszy, z racji tych przejść melanżowych i tego, że to jest bardzo, bardzo mięciutkie, bardzo przyjemne w dotyku, myślę, że to byłby fajny pomysł. Jestem ciekawa, jak później w użytkowaniu, czy to nie będzie się zbyt mocno filcowało, no i czy nie będzie przede wszystkim gryzło, więc zrobię próbkę i postaram się jak najdokładniej to przetestować. A tutaj mamy włóczkę, którą jestem zachwycona, pomimo tego, że to nie jest w 100% naturalny skład. Mamy 58% bawełny, 42% poliakrylu, 50 gramów 140 metrów, soft color ta włóczka się nazywa, 10 zł kosztuje motek i były dostępne przepiękne, takie delikatnie melanżowe odcienie. Ja jestem zachwycona jej fakturą, jestem zachwycona tym kolorem i tymi przejściami kolorystycznymi. Myślę, że coś takiego na opaskę, na głowę, niekoniecznie na jakąś bardzo, bardzo srogą zimę, tylko na jesienne chłody byłoby super, no ale nie będę mówić, zanim próbka nie będzie skończona. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda w pracy. Z tej włóczki w 100% wełnianej jestem bardzo zadowolona. Zrobiłam próbkę tak, jakbym robiła tą moją flagową opaskę, która tak bardzo, bardzo Wam przypadła do gustu i myślę, że na grubą opaskę, na porządną zimę to będzie świetny wybór. Zrobiłam taką niewielką próbkę na cieńszą opaskę. Może dwa motki wystarczą, ale myślę, dla bezpieczeństwa warto zaopatrzyć się w trzy. Póki co jest mięciutko, nie ma żadnych sfilcowań. Czy przy noszeniu nie będzie gryzło? No to nie mogę obiecać, ponieważ jednak to jest 100% wełna. Mamy teraz włóczkę, która tak bardzo, bardzo mi się podobała i po przerobieniu próbki nadal polecam. Włóczka nazywa się Soft Color. 10 zł kosztuje motek, więc jest cena do zaakceptowania, ale bardzo fajnie wychodzą te próbki. To jest taki delikatny melanż. No na pewno najbardziej mi się podoba z racji, że to są odcienie różu, czyli mojego ukochanego absolutnie koloru, ale pozostałe kolory, które były dostępne, są równie fajne. Także skład jest w miarę do zaakceptowania. Myślę, że coś przyjemnego można sobie z niej udzierkać. Ostatnie dwa motki, które zabrałam ze sobą, żeby Wam pokazać, są do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o fakturę, natomiast różnią się składem. Tutaj mamy Benissimo, piękna nazwa, 100 gramów 100 metrów, a tutaj Cambo, 100 gramów 100 metrów. Różnica jest w cenie. Ten motek kosztuje 15 zł w tej chwili, ten kosztuje 20 i ten jest droższy ze względu na skład, ponieważ tutaj poza poliakrylem, którego jest 45%, mamy 45% również wełny. Domieszkę dodatkową 10% poliestru, więc powiedzmy, że skład nie jest jakiś fantastyczny, no ale 45% wełny naturalnej tutaj mamy. To natomiast jest naprawdę przepiękny z wyglądu cukiereczek, mięciutki, bardzo przyjemny w dotyku, ale musimy mieć świadomość, że tutaj mamy 100% poliakryl. Zatem bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o fakturę, ale składy jednak inne, natomiast kolory myślę są przepiękne, zatem zrobię próbkę i pokażę Wam, jak to wygląda. Kolejna włóczka, z którą na pewno się nie polubię, pomimo tych pięknych przejść kolorystycznych i pomimo pięknej nazwy Benissimo. To jest włóczka, która jest w 100% akrylowa. Ten sznurek biały w środku, który jest, nie wiem, czy to tutaj dobrze widać, to jest też jakiś koszmarek. Robótka wygląda z tym fatalnie. Ja próbowałam ściągać ten sznureczek, tą nitkę, rozplątywać, ale to jest niewykonalne, bo w połowie, w wielu miejscach ona wchodzi między włókna włóczki, więc to po prostu byłaby no robota jakaś naprawdę, robota głupiego, żeby to, tą nitkę białą ściągnąć, a robótka przez tą nitkę wygląda według mnie bardzo nieestetycznie. Jest duża różnica między tym, a włóczką, którą sparowałam sobie z tą Benissimo, więc tej na pewno nie kupię więcej, natomiast następną bardzo chętnie. Tutaj mamy włóczkę, o której wspomniałam przed chwilą, to jest ta włóczka Cambo i tutaj mamy akryl, wełnę i niewielki dodatek poliestru i bardzo fajnie wychodzi próbka.
ładne są przejścia kolorystyczne, ładne są takie elementy, pewnie to są właśnie te poliestrowe, które tutaj w tej włóczce się znajdują. I tutaj też jest ta nitka oplatająca, ale ona jest czarna, tutaj to się absolutnie nie rzuca w oczy, tym bardziej w przerobionej robótce. Bardzo przyjemna w pracy, mięciusieńka. Myślę, że z racji, że to nie jest stuprocentowa wełna, to całkiem przyjemnie będzie się również nosić, więc tą polecam Wam z czystym sumieniem. Tak się prezentują wszystkie wykonane przeze mnie dzisiaj próbki. Jak widzicie, niektóre włóczki polecam z czystym sumieniem, inne mogą się przydać, jeżeli chcemy nauczyć się szydełkować i po prostu nie chcemy już konkretnej robótki mieć, tylko chcemy sobie coś tam podziergać, ale jednak ja myślę, że warto patrzeć na składy, warto również porównywać z ceną i całkiem fajne włóczki w sklepach typu Teddy, typu Action można ustrzelić, także na pewno warto wczytywać się w etykiety. Zaraz pokażę Wam jeszcze zdjęcia, ponieważ zrobiłam takie króciusieńkie filmiki i zdjęcia innych rzeczy z takich kreatywnych zestawów, kreatywnych rzeczy, które w sklepie Teddy można było kupić. Powiem szczerze, że naprawdę aż się w oczach mieniło, ja sporo innych rzeczy poza włóczkami zabrałam ze sobą do domu, między innymi dla moich dzieci takie różne kreatywne zestawy, więc jeżeli macie po drodze, jeżeli lubicie kreatywne zabawy, a skoro oglądacie szydełkowe tutoriale, to myślę, że tak właśnie jest, to polecam zdecydowanie wizytę w Teddym, ponieważ na pewno tam każdy znajdzie coś przyjemnego dla siebie. Ja Wam za te wspólne testowanie dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to Wam się przyda, że w jakiś sposób ułatwi Wam zakupy, podjęcie ewentualnych decyzji zakupowych. Także widzimy się niedługo w podobnym filmie. Dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia wkrótce.